Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z XCOM. Enemy Unknown czy Enemy Within? To jest dla mnie już, wiecie, ja zastanawiałem się co odpalić, czy to, ale jest okej, myślę. Laboratoria. Czemu jaki pro... Aha, jeden dzień do tego miotacza. Dział, produkuj przedmioty, co ty tu mamy? Pieniądze potrzebujemy, okej. Wciąż mamy trochę miejsca na rozbudowę, ale jeśli naprawdę chcemy powiększyć naszą placówkę, musimy zacząć kopać pod bazą. Niestety, im głębiej zejdziemy, tym będzie to kosztowniejsze. Ocie, panie, to trzeba całą bazę budować. Ranny. Trzeba będzie nowego żołnierza wziąć do walki. Ale to zobaczymy, nie? Szkoła oficerska. O kurde. Okej, sierżanta kogoś musimy mieć. Ciekawa sprawa, nie? Pomnik. A, zasłużeni. Zobaczcie, mamy tu zasłużonych. I ta taka szkocka muzyka, kurde. No, straciliśmy kolejnego. Wszystkich straciliśmy tego samego dnia. Ale to nie, mamy medale? Medal obrońcy. Przyjdzie moc. Okej. Okay. Nieważne. Ja to zobaczę, co mamy. Hangar, liczba statków. Okej, okay, zamów inceptory. I tu też... I mamy tu jeszcze inne miejsca. W Azji trzeba mieć swoje inceptory. Jo pierdziele, to trzeba będzie na całym świecie mieć. Nie mogę uwierzyć, że doktor Valen chce, żeby nasi żołnierze spróbowali dostarczyć tu któregoś z tych potworów w jednym kawałku. A co dopiero żywego. O Boże. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. Finansowanie, dobra. Kilku członków Rady wyraziło zainteresowanie przejęciem części zdobytych przez nas artefaktów. Musimy jednak ostrożnie wybierać, czego się pozbędziemy. Zespół badawczy mógł jeszcze nie odkryć naukowej wagi niektórych przedmiotów. No dobra. Super. Zobaczmy misję. Okej. Okay. Bramy nowe badania. Aha, to są to, zakończyliśmy nad prototypem. Super. A w tym czasie co tu mamy? Broń laserowa, to nie. Okej, okay, broń laserowa. Sprawdźmy, czym to jest. Zgadzam się, że to prawdopodobnie najważniejszy z naszych bieżących priorytetów. Zaczniemy natychmiast. Dam znać, gdy sporządzimy kompletny raport. Nie mamy na to pieniędzy, to jest najgorsze. Chyba, że... Dowódco, artefakt, który chcemy sprzedać Radzie, nie został zbadany przez naszych naukowców. Doktor Valen z pewnością byłaby rozczarowana, gdybyśmy przedłożyli korzyści finansowe nad własny rozwój badawczy. Musimy, żeby zrobić w dziale technicznym broń, bo ja żebym wydał od razu całe pieniądze. Mamy złapać jednego. Okej. Okay. A jak tam pokój, dział techniczny, instalacja? Cele zostało od niej. Okej. Okay. To wiecie co zrobimy? Poczekamy, aż oni zbudują to. Mamy ciało, mamy bazę, czy nie mamy? Cela dla obcych jest już ukończona. Miło, poszukujemy chyba jakiejś misji, nie? Więc, co to jest, pani doktor? To jest niezwykłe.
Krystaliczna struktura w kanistrze jest tak naprawdę zawiesiną z miliardami cybernetycznych nanomaszyn, złożonych zarówno z komponentów organicznych, jak i mechanicznych. Analiza przeprowadzona przez mój zespół wskazuje, że te mikroskopijne roboty potrafią tworzyć konstrukcje mechaniczne z niespotykaną dotąd wydajnością. Dalsze badania i budowa wyspecjalizowanych laboratoriów mogą umożliwić opracowanie cyberstroju współpracującego z ludzkim ciałem. Mój zespół z kolei bardziej zainteresowany jest możliwością fizycznej modyfikacji samej tkanki, dzięki czemu da się zastosować elementy adaptacji genetycznej obcy. Nanity dokonają stopienia obcego materiału z ciałem. Dowódca musi zdecydować, co da nam największą przewagę. Jest coś, w czym się zgadzacie? Skoro wiemy już, do czego służą nanonity, pozwalają łączyć różne materiały organiczne w jedno albo łączyć je z maszynami, zdecydowaliśmy się je nazwać MELD. Ale żeście mi wybór dali życiowy, nie? O, no to bardzo ciekawa sprawa, nie? Ten meld żeśmy sprawdziły. Jezu, ile tu tych rzeczy można zbudować, modyfikacji i innych rzeczy. Laboratorium cybernetyczne. Oek ze szkielety. Genetyczne. Opierdziele, szpik adaptacyjny. To jest bardzo mocne. Dobra, dobra. Opiekun jeden. Ale zróbmy laserową. Mamy wszystko, czego potrzeba do pojmania, uwięzienia i przesłuchania obcego dowódcy. Reszta należy do naszych żołnierzy. Dowódco, odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na hologlobus. Argentia, tutaj mamy właśnie, wiecie, chodzi mi o technicy czy naukowcy. Naukowcy by się przydali jeszcze. Ktoś tutaj był ranny. On jest ranny, nie? Tylko czemu go nie pokazuje? Czekajcie, mogę zobaczyć w koszarach? Zobacz żołnierzy. Nie, wszyscy są aktywni. Czyli możemy go zabrać, okej. Okay. Ciężka misja, będziemy musieli zdobyć obcego. Lądownik dotarł na miejsce. Trwało. Tym razem udajemy się do Rosji. Odczyty znowu. Obcy coraz intensywniej działają na terenie wielu większych miast. Nasza reakcja ma kluczowe znaczenie w opanowaniu szerzącej się paniki. No dobra. Trzeba będzie złapać jednego. Uderzeniowy jeden, tu centrala. Możecie atakować siły wroga w SD. Nie ryzykujcie. Kto ma tutaj ten ogłuszenie? Ty masz. Sanchez. Trzeba ich znaleźć i trzeba jednego ogłuszyć. Ciekawe, jaki zasięg ma to. Detectada mercancía.
Znaczy, trzeba najlepiej tamtą stroną podejść. Time to motor. Ze względu, że są tam aż dwa. A te meby na pewno się przydadzą, nie? Spokojna głowa. Chłopy stację co atakują. Gotowa leczy. Yes, sir. Wystupają. Na spokojnie, nie śpieszymy się. Zrozumiano, ruszam. Ciekawi mnie, gdzie są ci obcy. Najpierw weźmy może... Tak, toczne. Poleciłeś, trzeba ratować rosyjskie ziemie, nie? Ciekawe, co jest tutaj. Okej. Śmieszne jest, jak słychać, wiecie. Gdzieś tu są. Chyba coś słyszałem. Już tam idę. Zobaczmy, co tu się dzieje na górze. Może będzie widać coś. Słychać, jak się ruszają. Skurczybyki. Wiecie, musimy trochę odwrócić tę kamerę. Z ochotą. Ożyś, wleciał tam. Marciano. On the move. A nic nie zobaczę, ale może z tego dachu będzie mogła coś zestrzelić. Są gołębie, dobra. Są gdzieś albo w budynku, albo kurde nie wiem, nie? Wydwigajesz na pozycję. Fajne jest takie taktyczne ta gra, nie? To mi się zawsze podobało i w X-komowych światach. Cicho tam, słyszycie coś? Marcia. Me ha parecido oír algo. Moving. X-ray spotted. Dobra, z drugiej strony. Jasne, начинаю движение. Tak jest. Mam tu kontakt. O nie, ich aktywność. Moja wina, moja wina. Szczęście. Ciekawe, jak to działa, to przejmowanie umysłu. Czy oni są silniejsi wtedy? O kurde. Mamy teraz farta jak cholera. O jest, zrobiłem zły ruch. Mu
Nie wiem, jakim cudem oni strzelają przez ściany, ale nie będę komentował, nie? Wiecie, czy ja mogę się tu ukryć? Mogę. Przyjąłem. Poszedł dymny. Niech nie wiedzą, gdzie jesteśmy. Niech to zerknie na moje skrzydło! O kurde, nieźle mi trafili tego, który ma przejąć. 1 HP. Czy damy radę skosić? Damy radę chyba, nie? Voy hacia ese lugar. Toma rayo. Doskonale. Możemy rozpocząć przygotowania do przesłuchania. Wiecie, czy możemy to jakoś taktycznie szybko zejść? Aye, aye, commander. Bo byśmy musieli skosić tamtego teraz. Jakkolwiek. I'm on the move. Hedo. Kolejne zwycięstwo. Pięknie. Kurde, i mamy jeszcze sektoida zdobyte. Super. Pięknie ta misja wyszła w ogóle, taktycznie. Ale już widzę, jak ja grał na najwyższym poziomie, jak ja tutaj bym umierał. Pięknie. Pięknie, pierwszy dodatkowy level. Teraz co ty tu masz? Szybki strzał. O! O, to jest bardzo ważne, które bym chciał. Dimitri, masz tutaj plus 5 za każdego widocznego. O, to będzie lepsze, lepiej defensywę, nie? Troszeczkę pójść tutaj. Było ciężko, ale to naprawdę może być punkt zwrotny naszych badań. Możemy nie tylko przesłuchiwać kosmitów, ale zyskujemy też możliwość lepszego zrozumienia ich fizjologii. Doskonała robota. Trwają przygotowania celi. Drużyna X-Com wysłana, zwiększenie paniki w Afryce i w Azji. Będziemy w kontakcie, dowódco. Cieszy mnie to, ale tu się zaczyna robić ciężko, nie? Czy ja mogę teraz... Czekajcie, tu są te pokoje, tak? O! A nie mogę tu wejść. Powinniśmy natychmiast przystąpić do przesłuchania. Jestem przekonana, że możemy bezpiecznie trzymać go w celi, ale nie mam pojęcia. O, możemy. Zobaczymy, co ciekawego nam powie. I co wiemy? Co się powiedział? A, 4 dni. W tym czasie musimy dalej szukać rzeczy, nie? O, mamy coś. No więc, jak poszło? Lepiej niż się spodziewaliśmy. Zanim istota zmarła, udało mi się od niej uzyskać trochę nowych informacji. Czy to znaczy, że to coś przemówiło? Nie zupełnie. Ale gdy ma się dostęp do mózgu jakiejś istoty, można rozpoznać pewne wzory. Niedawne obrazy, myśli... O czym dokładnie myślał nasz zmarły przyjaciel? W trakcie badania ten obraz pojawił się wielokrotnie w myślach obcego. Znamy już te istoty. To nie jest przełom na jaki. A w umyśle istoty znajdowało się połączenie neuronowe między tym obrazem
oraz tym. To ta istota zniknęła, kiedy zestrzeliliśmy pierwsze UFO. Niech zgadnę, pewnie jej też chcecie zajrzeć do głowy. Kolejny element układanki trafił na swoje miejsce. Tym razem zamiast do niego strzelać, postarajmy się go wziąć żywcem. Ale mi misję dajecie świetną, nie? Schwytaj przybysza, nowa misja. Dobra. Ja robię te pistolety Oj, co? Chyba zmieniłem badania, nie? I mi się A nie, broń laserowa jest tutaj. Powinniśmy skoncentrować się na złapaniu obcego, którego znaleźliśmy przy pierwszym zestrzelonym UFO. Wyglądał, jakby był uformowany wokół kryształu. W tej chwili nie mamy niczego więcej. W czasie wojny zawsze jest jakiś przywódca, generał, ktoś, kto wydaje rozkazy. Ci obcy na pewno nie są inni. Pytanie brzmi, jakiej siły lub władzy potrzeba, by kierować tak zróżnicowaną mieszaniną obcych ras? Co powoduje, że chcą wykonywać ten plan? Nie mam pojęcia, ale mam bardzo... Paul Walker? Przecież on nie żyje. No mniejsza, no trzeba będzie pójść na misję jakąś, sobie zapiszę w ogóle, bo tak... Co misję lepiej chyba zapisać, co nie? By gra się nie wykrzaczyła. Szukamy. Okej, nowe badania. Można produkować karabiny. To jest ciekawe właśnie, broń... Karabiny maszynowe, super rzecz. Zrozummy, mnie ciekawi ta technologia, czy coś się ciekawego dowiemy, nie? Nic nie zbudujemy, bo nie mamy pieniędzy. Połączenie przychodzące. Dowódco, jak na razie jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu XCOM. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, a Rada nieczęsto udziela takich pochwał. No, ty widzę, Azja jest bardziej zajechana. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. Dowódco, mamy nowy kontakt. Tym razem sygnatura jest trochę większa. No musimy wysłać samolocik, myśliwiec, żeby zestrzelić to. Broń gotowa. Udało się. Żółtodziob tutaj jest. I ten żółtodziob dostanie tajną misję wzięcia łupacza i zdobycia tego. Będzie ciężko, ale no to jest twoja misja, nie? Jak się uda, to się uda. Jak nie, to nie. Lądujemy. No, atakujemy! Mieliśmy myśliwce. Nasz kolejny cel znajduje się w Niemczech. Znowu, X-kom zestrzelił UFO, bla, bla, bla. To co zawsze. Spadło w odległym regionie, w pobliżu niewielkiego miasta. To co zawsze, nie? Ta śmieszna istota, musimy ją teraz zdobyć, jeżeli... Na to wielkie niebo. Brak nieprzyjacielskich kontaktów po drodze do miejsca katastrofy. Uderzeniowy 1 gotowy do zabezpieczenia okrętu. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy 1 może podjąć próbę wejścia. Tak, bo to są nasze tyły. On my way. To jest ten, no nie, to nie jest ten nowy. Координаты получены. Na spokojnie. Rozkaz, ruszam. Na spokojnie. No tutaj ten ma bardzo ważną misję, babeczka.
nic tutaj nie ma, oni mówili. Kurde, oni by mogli iść z tej strony. Tu jest nawet gdzieś wrak, jakiś część wraku chyba. Rozumiem, podchodzę do celu. Widzę wroga. Ten obcy ma wygląd niezwykle zbliżony do ludzkiego. Być może jest czymś w rodzaju szpiega. Zalecam złapanie go i przeprowadzenie badań. Orzesz, kurde, ale dziwne stworzenie. Przyjęłam, wyruszamy. Złapanie tego czegoś? Czekajcie, aż sobie muszę, kurde. Ale... dziwne gówno. Ej, agresywni są. Można ich zejść od tyłu. Dobra, miałem farta. My sfankujemy ich zaraz tutaj. Czekajcie, muszę to jakoś rozegrać bardziej taktycznie. Robi się. I'm rolling. Я пошел. Mogę tam dorzucić granatę, no. Tylko muszę go rzucić. Chociaż ten jest bardziej niebezpieczny. Na, dzierży! Dowódco, proszę poinformować swoich ludzi, by rozważniej korzystali z materiałów wybuchowych. Nie wątpię, że skutecznie likwidują obcych. Ale jednocześnie niszczą artefakty, które moglibyśmy pozyskać z ich ciał. Proszę wziąć to pod uwagę. Ja wiem. Niech ktoś zerknie na moje skrzydło! Oflankowali mnie! Ja w pariatkie! O kurde, teraz to jest niebezpiecznie. To czekajcie, teraz zróbmy to tak. Ta babeczka musiałaby podejść... A mogłaby... Czekajcie, bo ile to trzeba? Czekajcie, co? Nie! Nie miała kucnąć! Ej, no... Samo się kliknę, no... Bez sensu teraz, ty, no bo ja muszę zabić jednego z nich, ale... Wiecie, co chodzi, to tak nie miało być. To się zepsuło, to nie miało tak być. Tak jest! To się zepsuło, kurde. To się zepsuło. Dobra, ja zrobimy tak. Niech on podejdzie, bo musimy my do niego podejść. Tracą pozycję za pozycją. On się wycofuje, kurde. Ja chcę go zaatakować właśnie. Nie fajnie. To tak nie miało być. Got it, moving. Да, командир. Что это за дрянь? Затруте? Надеюсь, же не сгине. Добра, тут сейчас подойдь. Рассказ. Ten kosmik nas spierdzielił, ale musimy go złapać. W ogóle wyszło was zajebiście.
To się źle stało, tak nie powinno być. Moim zdaniem to gra mi to zepsuła, bo ona sama zaczęła wartować, jak nie miała wartować. Tak jest, dowódco. Gdzie jest teraz on? I'm on the move. Jest mi smutno, że się tam, że umarł, bo nie powinien moim zdaniem, ogólnie powinien go uratować. Tylko, że gra wtedy się zbugowała. Inaczej mój cały plan inaczej wygląda. To niepokojący widok. Trudno stwierdzić, gdzie kończy się materiał organiczny, a zaczyna się maszyna. O kurde. Konkursu piękności nie wygra na pewno. Dziwne istoty. O, nie było! Ej, nie było, że oni ten... A to bez sensu trochę misja mi, moim zdaniem. Trzeba się wszystko pierdzielić. Czekaj. Nie wiem, jak ty to w ogóle strzeliłaś, babeczko moja kochana. Nie za fajnie teraz wyszło. Nie ma sprawy. Już nie będziesz go zaczyć. Wycofują się! Do ataku! Serio nie trafiłaś? O Boże. To jeszcze nie koniec misji, nie? To jest ogólnie misja stracona, ale... Ja ogólnie zacząłbym od nowa, bo nie było fair. Już się za to biorę. To nie było moim zdaniem fair. To nie było fair, no sorry, no ale no, samo się kliknęło tam. Tak jest, dowódco. Nie podoba mi się, co się tutaj stało, nie? Męczą w stanie? Coś tam jest. Odstrzelili nam jednego! Nie, przepraszam, że to zrobię, ale to jest... To nie jest fair ta misja w ogóle. Inaczej miała w ogóle wyglądać. Ona miała inaczej wyglądać. Bez sensu. Się zepsuło, bo kurde, ja klikam guzik, a ona sama kliknęła guzik, widzieliście. A ta idealnie akcje miałem rozkminione, że ta podchodzi, go ogłusza, ten wchodzi tam. Nie podoba mi się ta misja, jak została zrobiona. On nie ma amunicji. Przerywujemy misję, dużo... Nie no... Bez sensu. Ja już mam przegraną misję, nie? Ta misja jest przegrana. Będę! Chciałem dwóch zajebistych żołnierzy przez to, nie? Przez głupi błąd gry. Błąd gry może nie, ale samo, że się kliknęło, nie? Więc troszeczkę nie za fajnie to się stało.
Zasuwam. Co to za pole tam jest? Zasuwam. Pan jest ogłuszony, ale stamtąd dochodzi dźwięk. Coś tam jest. Ruszam do celu. Okej. Ta misja to jest porażka totalna. W drodze. Kontakt. Gorsze jest to, że... Co ja mogę? Tego drugiego? Mogę... Jak mogę zmieniać typa? Informacje o cel, a ja mogę na przykład... Nie wiem, ja bym chciał zaatakować... Tego, o! Tego kosmitę. Niedobrze... Niedobrze, koleżanko. O, nie ma drzewa. Co on może takie coś? Na skrzydła, gnoje idą do ataku. Potrzebuję amunicji. Cholera! Przygłodzili mnie, nie? Ciekawe skill, że przygwoździli mnie, nie? Mamy farta teraz, nie? Że nie trafiają. Już tam idę. Słuchajcie, podejść tutaj. Nie warta, nie psuj mi gry znowu. Cofają się. Gdzie się wycofali? Ta misja to jest totalna porażka, nie? Jest więcej. No to przegrywamy walkę, nie? No bo no widzicie, co tu się dzieje. Możemy tu jakąś lepszą osłonę złapać? No nie. Jak ja mam teraz zrobić? Już się za to biorę. Ożeż, kurde, nie mam osłony nawet, nie? To jest misja, która nie powinna się tego skończyć. Robi się. O kurde, nie... Słyszeliście coś? Nie gadajcie, że ich jest więcej, nie? Okej. Tracą pozycję za pozycją! Jego tak naprawdę śmiać się śmiać, ale ja go ścigam, tego kosmito gówniaka.
On gdzieś tam ucieka. On cały czas ucieka. Ruszam do celu. Wróg zlikwidowany. Jeszcze? Komputer pokładowy obcych może okazać się niezwykle przydatny w naszych badaniach. Postarajcie się dostarczyć go do bazy w stanie nienaruszonym. Ciekawe, gdzie są ci obcy. Czy to tamten po prostu się ocknął? W drodze! O, jest tam, no. Słyszycie to? Musimy spróbować złapać jedną z tych istot przy pomocy miotacza łukowego. Gdy atakujemy standardowo, niewiele po nich zostaje. Podchodzą z boku! Jestem martwy, pa, pa. Centrala, zgłoście się. Tu Wielkie Niebo. Przerywamy misję. Drużyna wyeli... Bezsensowna misja. Totalnie nie powinno tak się w ogóle zdarzyć. Samoista, ci powinni wszyscy przeżyć. Ale no niestety, czasem gra nas. Widzieliście, co zrobiła z nami. Bez sensu. Nie podobało mi się. Przykra sprawa. Może uda nam się zmodyfikować wyposażenie tak, by coś takiego się więcej nie powtórzyło. Może uda nam się nie bugować gry. Ponieśliśmy spore straty i do tej pory nie znaleźliśmy nowych ludzi. Musimy zacząć rekrutację nowych żołnierzy w koszarach. Fuck you! Czy powiększyło coś? Nie. To wiecie, to się nie... A, bo ja dopiero jakby dałem info, nie? Do właśnie do... Nie, czy... O, jestem niezadowolony z tego, co się stało ogólnie. A, przybicie na wyżej, że 3 dni. Nie jestem zadowolony totalnie z tego, co się tutaj wydarzyło, bo nie powinno. Dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Super. Nie udało mi się zapoznać z wieloma egzemplarzami ich technologii, ale wiem, że gdyby obcy zamierzali podbić ziemię, raczej nie zdołalibyśmy ich powstrzymać. Podejrzewam, że oni planują coś innego. Doktor Valen ma bardzo skuteczne techniki przesłuchań. Nie widać tego po niej, ale ta kobieta jest największym koszmarem obcych. Dowódco, nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak dobra. Zbudować nowe. W kolejnym odcinku będziemy szli dalej. No straciliśmy ludzi przez, widzieliście, przez to, że mi się samo tam kliknęło. Naprawdę nie kliknąłem tam guzika, a to się kliknęło. Fuck that. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Cześć.